Po wyjątkowo chłodnym początku lata wreszcie możemy się spodziewać iście wakacyjnej pogody. W weekend nad Polską pojawi się fala upałów. Temperatury w cieniu wyniosą nawet 37 stopni Celsjusza. Na razie wyjątkowo upalnie jest w Hiszpanii, gdzie termometry w cieniu pokazały wczoraj ponad 44 stopnie. U nas w weekend ma być niewiele chłodniej. W sobotę w centralnej części kraju ponad 30 stopni, a w niedzielę 33. Apogeum upałów nastąpi za tydzień, w środę, gdy według portalu Meteoprog ma być 37 stopni Celsjusza i to w cieniu. W jaki sposób chronić się przed upałami, zapytaliśmy fizyka z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z wakacjami fala upałów. W jaki sposób w warunkach domowych możemy ustrzec się przed nimi? Musimy robić rzeczy, które na pozór są wbrew naszej logice. Mianowicie nie powinniśmy otwierać okien na przykład. Ciepłe powietrze dostaje się wtedy do wnętrza mieszkania, a te wewnętrzne ściany są dość dobrze wychłodzone po nocy, więc jakby... Działa to wtedy na naszą niekorzyść. Jak chcemy otworzyć okno, zróbmy to rano, przewietrzymy wtedy mieszkanie, no i uchronimy się przed upałami. Jeżeli już koniecznie chcemy otworzyć to okno, wówczas powieśmy w tym oknie na przykład mokre prześcieradło. Wtedy to mokre prześcieradło będzie sobie wysychało, a do tego celu potrzebna jest energia, więc pobierze tę energię z otoczenia i temperatura w mieszkaniu nieco się obniży. Jeżeli nie mamy dużego prześcieradła, to możemy wywiesić na przykład pranie. Tak, zadziała to mniej więcej tak samo, to schnące pranie będzie działało chłodząco i kojąco. A może to nie będą oszałamiająco niskie temperatury, natomiast na pewno będzie nam ciut lepiej. Tak? No, możemy także ustawić wentylator w oknie i to także wbrew naszej logice, tak żeby on wydmuchiwał powietrze na zewnątrz. To jest bardzo ważne, ponieważ no, gdy ustawimy wentylator do środka, to całe ciepłe powietrze zostanie wessane przez ten wentylator do środka, wepchnięte do środka, no i będzie cieplej. A tak to poprawimy sobie cyrkulację powietrza w naszym mieszkaniu, co może także poprawić nasz komfort. Najbardziej doskwierają nam upały nocą. Nie możemy spać, temperatura na zewnątrz no, nieraz sięga 20 stopni. Co w tym wypadku? No, tu także są różne metody. Ponownie możemy spać na przykład na mokrym prześcieradle. Efekt będzie taki sam jak przy wywieszeniu go w oknie. Ale możemy na przykład wsypać ryż do jakiejś czystej skarpety, wsadzić go do lodówki na kilka godzin, a później go wyciągnąć i on będzie służył nam genialnie jako takie chłodzące medium, chłodzący ośrodek w łóżku. No, możemy także termofor wykorzystać do tego samego celu. No, zimą wykorzystujemy go do tego, żeby nalać tam ciepłej wody i się ogrzać pod kołdrą. Natomiast tutaj możemy nalać chłodnej wody, wsypać tam pokruszonego lodu, no i on także będzie działał kojąco, tak? Pod jakimś prześcieradłem możemy go umieścić i wtedy będzie nas chłodził w nocy. A już najlepszym pomysłem, myślę, także jest to, żebyśmy ten materac ściągnęli z łóżka i spali na podłodze. Jeżeli już musimy spać na materacu, najlepiej jest spać w ogóle na jakiejś macie bambusowej na przykład. Materac pobiera od nas ciepło i to ciepło jest kumulowane w materacu, a więc staje się nam coraz cieplej, tak, śpiąc na materacu. Natomiast taka mata bambusowa, ona bardzo szybko oddaje ciepło do otoczenia i tym sposobem no, to ciepło jest rozpraszane, a nie kumulowane pod nami. Tak? Więc to jest także jedna z metod. A jak ktoś ma domek jednorodzinny, kilkupiętrowy, no to najlepiej spać na najniższym piętrze, bo ciepłe powietrze unosi się do góry. Najniżej będzie najchłodniej. To także pomoże w przespaniu nocy.